Marcin Hakiel ujawnił w końcu, co naprawdę łączy go z Magdaleną Stępień. Dawno nie był tak szczery. Marcin Hakiel nareszcie zabrał głos w sprawie doniesień o jego bliskiej relacji z Magdaleną Stępień. Tancerz zorganizował na swoim Instagramie sesję pytań i odpowiedzi, podczas której odnosił się do najbardziej nurtujących internautów kwestii. Marcin Hakiel po rozstaniu z Dominiką. Marcin Hakiel wkrótce po zakończeniu sprawy rozwodowej z Katarzyną Cichopek związał się z tajemniczą Dominiką. Tancerz bardzo dbał o prywatność swojej partnerki i nigdy nie ujawniał jej twarzy na zamieszczanych w mediach społecznościowych zdjęciach. Dziś nie jest to już konieczne. Związek gwiazdora i blondynki, której poznać nigdy nie było dane jego fanom, dobiegł końca. Potwierdził to już sam zainteresowany, odpowiadając na pytania internautów podczas zorganizowanej przez siebie sesji QA. Co łączy Marcina Hakiela i Magdalenę Stępień? Relacja z Dominiką nie była jedyną kwestią, która budziła zainteresowanie wielbicieli Marcina Hakiela. Równie ciekawe okazały się dla nich również doniesienia dotyczące spotkań tancerza z Magdaleną Stępień. Sama modelka zaprzeczyła już, jakoby łączyło ją z byłym mężem Katarzyny Cichopek coś więcej niż przyjaźń, on jednak konsekwentnie milczał. Tym razem postanowił ujawnić jednak prawdę. Marcin Hakiel i Magdalena Stępień. Czy są w związku? Czy jesteś w związku z Madzią? Zapytał Marcina Hakiela ciekawski internauta. Co warte zauważenia, tancerz od razu skojarzył, o jaką Madzię chodzi. Postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości. Nie, przyjaźnimy się z Magdą, odpowiedział. Fani postanowili drążyć temat związku dalej i wprost zapytali, czy gwiazdor jest obecnie z kimś w związku. Ten postanowił zamieścić zdjęcie wykonane w ciemnym pokoju opatrzone wymownym podpisem. Nie, gram solo, poinformował Marcin Hakiel.